a na czerwonym dywanie Dominika Matuszak. Dzień dobry! Dzień dobry. Dominiko. Ale my dzisiaj energetyczne kolory mamy przy tym poniedziałku. Trzeba właśnie w poniedziałek trochę energii dodać, zdecydowanie. Dobrze, wy więcej energii niż wczoraj nasi na boisku. Taka mała szpila. No dobrze, skoro już sportowo rozpocząłeś, to proszę bardzo, też będzie o gwieździe świata sportu. Bartek Marszałek, nasz wicemistrz świata w wodnej Formule 1, swojego taty. Rodzinną. To niestety prawda. Niedawno zmarłego mistrza Waldemara Marszałka. I wspominamy dzisiaj o tym, ponieważ właśnie Bartek opublikował pierwsze posty w imieniu całej rodziny, gdzie pojawia się Irina, żona, Bartek, córka Malwinka, ale syn, który do tej pory był Ryszardem, jest Waldemarem. Naprawdę? Na cześć właśnie swojego dziadka. Ale tak urzędowo, podobno... czy tylko w domu się stało? Już publicznie, skoro że nie będzie pamiętał, że nie był będzie Ryszardem. Tego pamiętać, ale jak się okazuje, słuchajcie, wcale nie jest to taki rzadki przypadek, takie zmiany imion. Rysiu oczywiście kibicuje swojej siostrze i też po to tutaj o tym mówimy, żeby cały czas wspierać Malwinkę, cierpiącą na zespół Reta. Mogą Państwo wspierać tę zbiórkę. Tutaj liczy się faktycznie każda złotówka. Rysiu Waldek kibicuje, a takie zmiany pojawiały się i u innych gwiazd. Między innymi Kylie Jenner zmieniła imię. To jednoletni aktor jest zagrożeniem dla Hugh Granta. Wiele wskazuje na to, że Hugh Grant zostanie z jego zdjęcia, naprawdę świetnie się prezentuje i wiele wskazuje na to, że te słowa nadzieje Hollywood mają wiele wspólnego z rzeczywistością i faktycznie to może być taki nowy Hugh Grant. Nie zagra tak w Notting Myślisz, że nie ma konkurencji? Nie zagra tak w to właśnie miłość. Nie Ale ma spotkali mowy. Się podobno, słuchajcie, no nie podobno, spotkali się na planie Paddingtona, więc mają jakąś współpracę na swoim koncie. Może to będzie tak szło jako zespół, współpraca ten właśnie, a nie następca po prostu może sobie pomarzyć. A dlaczego mówię My o marzeniach? My tutaj wierni. O marzeniach mówię dlatego, że właśnie teraz, drodzy Państwo, o tych marzeniach mówić będziemy, a z Dominiką spotkamy się jeszcze dwa razy. Będziemy się już teraz widzieć z Kubą Tylmanem, który nie ma żadnej konkurencji, absolutnie żadnej.